Panie Krzysztofie, postanowił pan zająć się sprawą śmierci policjanta. Spotkał się dzisiaj pan z żoną. Czego dotyczy problem? Dlaczego jest to zagadka niewyjaśniona? Śmierć policjanta w komisariacie pierwszym w Gorzowie Wielkopolskim. Śmierć policjanta, która jest w dość tajemniczych okolicznościach. Zwróciła się do mnie pani Olga, żona Pawła Matuszka, który według oceny policji, według oceny prokuratury popełnił samobójstwo. Są pewne kwestie wątpliwe, o których dzisiaj jeszcze za wcześnie mówić. W dniu jutrzejszym o godzinie 14 w Gorzowie w hotelu Mieszko jest zorganizowana konferencja prasowa, na której pani razem ze mną wystąpi, przekaże pewne informacje, które są wątpliwe, jeżeli chodzi o ocenę całej tej sytuacji i opowie nam, jak była traktowana przez prokuraturę, która prowadziła tę sprawę w Gorzowie Wielkopolskim, pomimo to, że starano się wyłączyć prokuraturę gorzowską z badania tej sprawy, zostało odrzucone, ten wniosek został odrzucony przez adwokata. Zazwyczaj przy śmierci policjanta, czy przy zdarzeniu, które jest wątpliwe, prokuratura przychyla się do tego rodzaju, nawet sama z siebie wielokrotnie, nie chce prowadzić danej sprawy na danym terenie. Ze względu na pewne wątpliwości, powiązania i być może sytuacje, które mogą w jakikolwiek sposób spowodować tak zwaną wątpliwą ocenę rodziny. Tak jest też w tym przypadku. Pani Olga zresztą wypowie się sama na ten temat i powie, jak wyglądała sytuacja. Niemniej jednak w dniu jutrzejszym, godzina 14, hotel Mieszko, będziemy tę sprawę wyjaśnić. Pytanie do pani. Czy Paweł pozostawił rodzinę? Z jakich osób składała się ta rodzina? Mieliście państwo dzieci? Tak, syna. Ma 3 lata. Czy wskazywało coś na to, że byłby gotowy pozostawić nie. was? Nie, nic. Dziękuję bardzo.